W gorących pytaniach rozmawiamy dzisiaj o sytuacji i postulatach środowiska LGBT, czyli lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. Mówiliśmy o tym, że jest projekt przygotowany przez Nowoczesną i kampanię przeciw homofobii zakazujący praktyk konwersyjnych, czyli praktyk, które by zmuszały homoseksualistów czy biseksualistów do zmiany swojej orientacji na heteroseksualną. Ale w tej ustawie, w projekcie tej ustawy, która już wpłynął do laski marszałkowskiej, są również wprowadzane do polskiego porządku prawnego pewnego rodzaju definicje, na przykład orientacja seksualna, tożsamość płciowa, uzgodnienie płci czy ekspresja płciowa. Panie doktorze, co jeżeli zostanie przyjęta ta ustawa do polskiego porządku prawnego, przyjęcie takich definicji, tych pojęć wnosi, co ono oznacza? Niektóre z tych pojęć już są obecne w polskim porządku prawnym od kilku czy od kilkunastu lat. Orientacja seksualna jest rzeczywiście pojęciem obecnym w naszym kodeksie pracy. Inne rzeczywiście są zupełnie nieznane polskiemu prawodawstwu, no i przede wszystkim są niesamowicie nieostre. No bo właściwie czym będzie się różnić tożsamość płciowa od płci? To jest tak naprawdę stworzenie pewnego rodzaju daleko idącego chaosu. A czemu sprzyja funkcjonowanie takich nieostrych pojęć? Tym bardziej znakiem zapytania będzie, co oznacza ekspresja płciowa i jakie są właściwie granice takiej ekspresji płciowej. Otóż jeżeli tego typu pojęcia wprowadzamy i czynimy z nich jakieś cechy szczególnie chronione, to jest pierwszy krok do tego, żeby narzucić pewnego rodzaju poprawność polityczną, posługując się oczywiście powszechnie akceptowalnymi hasłami równości czy zakazu dyskryminacji. Ale kiedy mamy pojęcie skrajnie nieostre, to bardzo łatwo jest je wykorzystać do tego, żeby nie tyle krzewić tolerancję, co raczej krzewić pewnego rodzaju totalny sposób myślenia. Tak samo jak pojęciem nieostrym jest mowa nienawiści. Tutaj można wszystko pod to pociągnąć. Tak, proszę państwa, ale wróćmy do tego, co się teraz dzieje. Zobaczymy. Projekt ustawy jest w Sejmie, w lasce marszałkowskiej. Zobaczymy, czy zdąży parlament jeszcze się nad nim pochylić w tej kadencji, bo to już do wyborów niewiele czasu zostało. Ale proszę państwa, chciałabym z naszymi gośćmi porozmawiać jeszcze o jednej sprawie, dlatego że podpisanie karty LGBT przez prezydenta Warszawy, na razie warszawskiej karty, ale są nawoływane inne samorządy również, żeby przyjęły tego typu rozwiązania, no sprowokowało bardzo dużą dyskusję, sprowokowało ujawnienie wielu z punktu widzenia tego środowiska problemów, ale także i wiele postulatów. Zobaczmy, co Robert Biedroń z Wiosny, co prawda Wiosna nie uczestniczyła w przygotowywaniu tego projektu, ale jest partią, która również w pewnym stopniu reprezentuje środowisko LGBT. Proponujemy dzisiaj piątkę dla rzecz osób LGBT i symbolem tej propozycji będzie ta ustawa. Ustawa o równości małżeńskiej, którą Wiosna złoży, jak będziemy w Sejmie na jesieni. Chcemy, żeby w końcu, w 2019 roku, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej była realizowana. A w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest zapisane, że nikt nie może być dyskryminowany w Polsce, w naszym kraju. Tak mówi artykuł 32 Konstytucji. I mówi także artykuł 1, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wszystkich obywateli bez wyjątku. To nie są sprawy marginalne, jak część osób to przedstawia. To są sprawy, które mogą dotyczyć kilku milionów osób, Polek i Polaków w Polsce. To nie są też sprawy obyczajowe, jak mówi opozycja, jak mówi PiS i Platforma Obywatelska. To są sprawy dotyczące konkretnych problemów społecznych, konkretnych praw człowieka, które w Polsce nie są realizowane. Pierwsze trzy postulaty dotyczą wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej. Robert Biedroń pokazywał już projekt, który był przygotowany przez organizacje pozarządowe i nigdy nie został poważnie potraktowany przez rządzących i partie, które są w parlamencie. Nie może być tak, żeby w Polsce osoby, które od dawna są ze sobą, kochają się, szanują, były traktowane przez polskie prawo, przez polski system, przez polskie państwo jak osoby obce.
czwarty punkt to edukacja seksualna i antydyskryminacyjna. Do prowadzenia edukacji w tym zakresie jesteśmy zobowiązani. Jesteśmy zobowiązani powiedzieć, uświadomić dzieciom, że orientacja seksualna to taka sama cecha jak kolor oczu, kolor włosów, płeć. Że wszyscy jesteśmy równi i na podstawie takich cech nikt nie może pozostać dyskryminowany. Ta edukacja seksualna musi dotyczyć dzieci, ponieważ dzieci również doświadczają dyskryminacji w swoim środowisku szkolnym i one naprawdę nie wiedzą, jak sobie z tym radzić. I ustawa o uzgodnieniu płci, nasz ostatni postulat, ale jakże ważny. Od bardzo, bardzo dawna osoby transpłciowe domagają się możliwości prawnego usankcjonowania swojej tożsamości płciowej. Symbolem naszego apelu będzie tęcza. Tęcza jest symbolem przymierza. Przymierza między ludem a Bogiem, przymierza między niebem a ziemią, przymierza między wiosną a prezydentem. Narysujemy mu dzisiaj tęczę, tak jak rysujemy tęczę w całej Polsce. Pod urzędami. No właśnie, zanim poproszę Państwa o skomentowanie tych postulatów środowiska wiosny, chciałabym jeszcze powiedzieć, że pani redaktor Nykiel parę lat temu napisała książkę o gender. Pani Marzena, może pani nam pokazać tę książkę, tak? O, pokazuję właśnie książkę, wszystko, co dziś się dzieje w niej zawarłam. No właśnie, no jakaś tutaj... Stawię sprawy mam. Tak. Proszę jeszcze, żeby widzowie mogli zobaczyć, może będą sięgnął. Ale zanim pani redaktor napisała tę książkę, to w 2005 roku Oriana Fallaci w wywiadzie z samą z sobą w Apokalipsie napisała następujące słowa. Nie mam nic przeciwko homoseksualizmowi samemu w sobie. Nawet się nie zastanawiam, czym jest uwarunkowany. Natomiast drażni mnie, kiedy podobnie jak feminizm, przeistacza się w ideologię, a więc w jakąś klasę, w partię, w lobby ekonomiczno-kulturalno-seksualne, dzięki czemu staje się orężem politycznym, bronią wymuszania i szantażu, nadużyciem politycznej i seksualnej poprawności. Albo zrobisz to, czego sobie życzę, albo ja sprawię, że przegrasz wybory. Tak mi się ten cytat nasunął jakoś, kiedy obejrzałam pierwszy raz występ Roberta Biedronia w sprawie postulatów wiosny. Pani Marzeno, no i co, sprawdza się pani, jakaś pytia pani jest, że to w tej książce przewidziała, jak ta fala nadejdzie do Polski? Myślę, że my już możemy nie tylko przewidywać, ale po prostu sprawdzać, co dzieje się na Zachodzie, bo ta fala przeszła tam już kilkadziesiąt lat temu, no i to spustoszenie widzimy. Mamy po prostu rozseksualizowane, bardzo zmęczone psychicznie społeczeństwo, które jest bezpłodne właściwie, bo przecież do tego to wszystko dąży, że rodzi się coraz mniej dzieci, bo mamy w ogóle mentalność taką antykoncepcyjną już w tych społeczeństwach Zachodu. I z tego, no już nie chcę wyciągać dalszych kroków, bo przecież cała fala imigracji tam to jest dużo kolejny, tak, i to jest kolejny krok. Przecież dlaczego Niemcy musieli sprowadzać, no musieli jakoś zaludnić swoją ziemię, której nie miał kto obsługiwać. No ale jakby zatrzymajmy się na tym naszym polskim podwórku. Zobaczmy, co się dzieje. No te postulaty Biedronia, oczywiście z takim namaszczeniem wygłoszone, jak to bardzo chodzi o dobro. No jak możemy się nie zgodzić z takimi pojęciami jak równość, jak wolność, jak nie wiem, tolerancja. No wszyscy jesteśmy za, wszyscy jak jeden, łącznie z Kościołem też uważa, że tolerancja i tak dalej. Tylko najgorsze jest to, że pod te pojęcia podpięte są takie zgniłe dogmaty LGBT. Po prostu ten cel jest zupełnie inny. Jeżeli czytamy, mówimy o edukacji seksualnej, Biedroń uważa, że to powinno zostać prowadzone. No dobrze, ale wiemy, jak ta edukacja seksualna wygląda i tak naprawdę jak wczytujemy się, czy to w standardy WHO, czy w jakieś inne programy, to widzimy, że to jest wychowywanie kolejnego pokolenia skrzywionego emocjonalnie, bo przed przerwą mówiliśmy o tym, że zakazanie terapii osób homoseksualnych to jest jedno, a na drugim biegunie mamy rozseksualizowanie dzieci, otwieranie ich na homozwiązki. Zauważmy, że tam chyba między 12 a 15 rokiem życia jest taki postulat, że wtedy jest czas na ujawnienie swojej
swojej orientacji seksualnej, na coming out, że jest się homoseksualistą. Ale jak takie dziecko jeszcze, które przeżywa bujny proces dojrzewania, burzę hormonów, ma problemy często w domu, na przykład jest z rozbitej rodziny, potrzebuje bliskości, no, szereg rzeczy się w to pani włącza. Pani redaktor, ale może to jest tak, jak mówiła, może ta edukacja seksualna jest potrzebna, bo pani kurator Nowak, o ile dobrze pamiętam, mówiła, że w szkołach, kiedy nie była prowadzona edukacja seksualna, bo już są przypadki, gdzie jest prowadzona, może to się inaczej nazywa, to po ukończeniu tych szkół okazywało się, że tam 6-7% uczniów ma inną orientację, a kiedy już wprowadzono tę edukację, to doszło to nawet do 20%, więc może to jest potrzebne, może ci właśnie młodzi ludzie nie bardzo wiedzieli, jak określić się i to im pomogło. To ja zacytuję tylko jeszcze, zanim oddam panu doktorowi głos, profesora Lwa Starowicza. Nie jest konserwatystą, nie jest, nie wiem, zaściankowcem. On twierdzi, że coming out i w ogóle namawianie człowieka do rozpoznania własnej orientacji seksualnej w tym, w tak młodym wieku jest niezgodne, no po prostu ze standardami wręcz, dlatego że lekarskimi, medycznymi, dlatego że w tym wieku ludzie są często jeszcze, nie mają nawet własnej tożsamości. To, dlatego niebezpieczna jest ta edukacja seksualna, bo ona zamiast scalać człowieka, budować tożsamość, to ją kompletnie rujnuje. Łatwo jest pokierować człowiekiem w stronę homoseksualizmu, po prostu, bo też mamy różne etapy dojrzewania. Czasem są etapy, gdzie dziewczynki trzymają się tylko w swoim gronie, chłopcy w swoim. Wystarczy wcisnąć w to jakąś ideologię seksualizacji, no i mamy gotowy obraz homoseksualisty. Ale profesor Lew Starowicz mówi, że to za wcześnie i z badań wynika, że 70% osób, które wtedy określiło swoją orientację, zmieniło ją później, bo to nie jest ten moment, to nie jest jeszcze ten etap dojrzałości. Panie doktorze, czy ta zimowo-wiosenna ofensywa środowiska LGBT, która się zaczęła od podpisania karty LGBT, a potem już przybrała takie rozmiary, jakie obserwujemy, sprawiła, że polskie społeczeństwo się w kolejnym miejscu podzieliło, zradykalizowało? No bo jeżeli ja słyszę dzisiaj opinię polityka, który startuje do Parlamentu Europejskiego, mówiącego, iż homoseksualizm należy w Polsce penalizować, czyli karać, to mnie od razu włosy na głowie stają, bo jesteśmy państwem, które od momentu odzyskania swojej niepodległości przez 100 lat nigdy tego nie penalizowało. Są jeszcze przecież państwa na świecie, gdzie homoseksualizm jest karalny. Tak, to jest prawda. No, skrajność rodzi skrajność zresztą. I tutaj bardzo ważna jest to rzecz, o której pani redaktor mówiła, właśnie wykorzystywania instrumentalizacji tych haseł równości czy zakazu dyskryminacji. Na pierwszy rzut oka by się wydawało te postulaty, o których mówił pan Biedroń, całkowicie możliwe dla każdego do akceptacji. Ale kiedy przyjrzymy się, w jaki sposób one później są wykorzystywane, no to okazuje się, że sprawa jest dużo, dużo poważniejsza. A wystarczy spojrzeć do materiałów, które wysyłał przed kilkoma tygodniami do warszawskich szkół pan prezydent Trzaskowski. Materiałów, które miały dotyczyć między innymi zwalczania homofobii. Prezydent zobowiązał szkoły, nie mając zresztą podstawy prawnej, do tego, żeby przeprowadzić zajęcia na ten temat. I tam przeczytamy, że homofobią nowoczesną jest niezgoda na polityczne postulaty ruchu LGBT. Wykorzystujemy oczywiście do tego hasło zwalczania dyskryminacji. Ale okazuje się, że dyskryminacją jest już nie tylko gorsze potraktowanie konkretnego człowieka, ale niezgoda z pewnym politycznym programem. Spojrzymy na sprawę łódzkiego drukarza, który nie chce po prostu promować za pomocą banerów, drukując te banery, ideologii LGBT. I co się okazuje? Tam jest wykorzystywany, co prawda, kuriozalny, komunistyczny jeszcze PRL-owski przepis, ale sąd wprost mówi, ten człowiek dyskryminował. Ale czy on dyskryminował człowieka? Nie. On się po prostu nie podpisał pod ideologią. Podobna sprawa trenera Krav Magi, który nie chce, żeby jego logotyp jego firmy znalazł się na stronie organizacji LGBT na liście partnerów. Też okazuje się, że ten człowiek dyskryminuje. No i tutaj widzimy ten mechanizm wykorzystywania haseł, które na pierwszy rzut oka wydawałyby się w pełni akceptowalne, do tego, żeby narzucać pewien dyktat politycznej poprawności. Dlatego trzeba naprawdę, jeżeli chodzi o takie ogólne terminy, jeżeli chodzi o takie terminy, o których przed chwilą mówiliśmy, tak, wprowadzanie nowych pojęć, ekspresji płciowej, tak,
dodawanie orientacji seksualnej w kolejnych miejscach jako cechy szczególnie chronionej, bo to jest postulat organizacji LGBT. Trzeba naprawdę zachować jak najdalej idącą ostrożność, nie ze względu na chęć dyskryminowania kogokolwiek, bo tutaj nie chodzi o dyskryminowanie żadnej osoby, ale ze względu na potrzebę zachowania naszej przestrzeni wolności i też poważnej dyskusji o polityce, ale, o prawie. Panie doktorze, jeżeli mówimy o ochronieniu orientacji płciowej, to ja rozumiem, że równie ma być chroniona orientacja homoseksualna, jak i heteroseksualna, jeżeli, cytując pana Biedronia, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy przysługują nam takie prawa wszystkim. Oczywiście, ale w materiałach, do których przed chwilą odsyłałem, jest mowa tylko i wyłącznie o homofobii, a co więcej, tą homofobią okazuje się po prostu niezgoda na pewne... Heterofobia. Tak, więc tutaj praktyka Pani jest redaktor, bardzo ważna. Polacy są oskarżani o antysemityzm, o rasizm, a teraz o homofobię. Rzeczywiście jesteśmy homofobami? No jeśli normalność, pragnienie normalności jest homofobią, no to wychodzi, że tak. Ale tak naprawdę my jesteśmy społeczeństwem konserwatywnym, które ma bardzo dużą tolerancję, natomiast nie znosi tego, żeby nam cokolwiek narzucać siłą. Po prostu chcemy może być ludźmi wolnymi. Ale wie pani, pani redaktor, panie doktorze, powiem, że inżynieria społeczna nie takie społeczeństwa zmieniała, więc chyba kwestia trzeba czasu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, państwa i moim gościem byli redaktor naczelna portalu W Polityce PL, pani Marzena Nykiel, dziękuję, oraz pan doktor Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris. Bardzo dziękuję.